Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na szlaku JCA, JCC. Przynajmniej na razie zobaczymy, ile czasu tutaj będziemy. Na razie czekamy na jakiś skład. Tam jest JCA. W tamtym kierunku. Bardzo dobrze Wam znane JCA. A w przeciwną stronę jest oczywiście JCC. I jak widzimy, wykrzaczony teren wokół toru. Dzięki czemu można robić więcej ciekawych kadrów. Także czekamy na coś i tyle. Dlaczego jestem akurat tutaj? Ponieważ dawno nie byłem na żadnej wycieczce. Dawno, nie wiem dokładnie ile, ale tam ostatni miesiąc, dwa. Muszę przyznać, że rzadko jeździłem. Dlatego postanowiłem przyjechać w miejsce, w którym jest dużo pociągów. Jak widać zresztą, aby zrobić dużo zdjęć, żeby mieć pewien zapas. Więc czekam na pociąg, ale jak na razie nic nie jedzie, co troszeczkę mnie martwi, to może być oznaka braku szczęścia w dzisiejszym dniu, ale zobaczymy. Więc dlatego tu jestem, ponieważ chciałem być dzisiaj nastawiony na ilość zdjęć, nie na jakość. Chciałem zrobić dużo różnych zdjęć w miejscach, w których już robiłem wielokrotnie zdjęcia, po to, żeby po prostu zobaczyć sobie jakieś chociaż pociągi przemysłowe, bo gdybym pojechał na szlak, wiecie, nie wiem, JCA Szczekowa Północ, to wtedy już byłaby dużo mniejsza szansa na to, że cokolwiek bym zobaczył nawet. Dlatego ujrzałem w to miejsce. No. I tyle. Więc czekamy i zobaczymy, czy coś będzie się działo. No na pewno coś się będzie działo. Ciekawostka? Niedawno, jakieś, nie wiem, no 20 minut temu jechał skład talbotów z elektrowni Jaworzno 2 na turbostonkach cargo. Nie udało mi się go złapać, oczywiście, że nie udało mi się go złapać, tylko widziałem go, jak jechał, kiedy zbliżałem się do szlaku, także dzień rozpoczęty tak, jak powinien się rozpocząć. Pozytywne nastawienie od razu jest obecne przy takiej sytuacji, kiedy wchodzisz na szlak i widzisz, że ten pociąg Ci ucieka. Wtedy od razu pozytywna energia wypełnia całe Twoje ciało. Właśnie o to chodzi. Dobra, zostawmy ironię i czekamy na jakiś pociąg. Tyle. Witam, minęło troszkę czasu. Jesteśmy teraz na szlaku JCA Szczekowa Północ. W tamtym kierunku jest Szczekowa Północ, w tamtym kierunku jest JCA. Stamtąd to przyszedłem oczywiście, a teraz będę podążał w kierunku Szczekowej Północ. I teraz tak, kilka rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, aparat, którym właśnie nagrywam, ma mało baterii. Nie wiem dokładnie dlaczego, ponieważ był ładowany, a prawie w ogóle go dzisiaj nie używałem. Jednak podejrzewam, że stało się tak z powodu tego, że jest bardzo, są bardzo złe warunki atmosferyczne. Jest zimno, śnieg, deszcz pada ze śniegiem, bardziej deszcz chyba, więc to są złe warunki dla aparatu, więc tak wygląda ta sytuacja. I teraz bardzo dużo rzeczy się wydarzyło od momentu, kiedy ostatni raz byłem z Wami, czyli od momentu, kiedy stałem niedaleko JCA, czekałem na pociąg i pojechała Tamara CTL-u z odwanami, którą nagrałem. I nagrałem ją z takiego małego statywiku, który znalazłem w domu. Dlatego była to taka perspektywa robaka, a nie człowieka. No ale cóż. Więc to, co działo się później, niestety nie zostało Wam pokazane. Dlaczego? Dlatego, ponieważ niestety
dużo się działo, byłem w ciężkich miejscach, no wiecie, krzaki jakieś, tu pociąg, jeden za drugim jadą, nie byłem w stanie nic zrobić i nie byłem w stanie dobrać się do aparatu, ponieważ on był schowany głęboko w plecaku i jeszcze doczepiony był do tego małego statywu i po prostu nie byłem w stanie kompletnie nic zrobić, musiałem tylko sięgać po aparat, robić zdjęcia i tyle, więc niestety nic nie zdążyłem wam pokazać i to jest troszeczkę problematyczne, ale będę nad tym pracował, żeby właśnie to uskutecznić bardziej, żeby więcej było tak, że wy możecie po prostu zobaczyć, a nie tylko mnie, który rozmawia do was, więc teraz po kolei co się działo. Poszedłem kawałeczek w stronę JCA, ponieważ widziałem Ludmiłę Chris Maxu, która jechała od strony Mysłowic do Sosnowca Jędzora. No i pomyślałem, że po prostu ona jedzie na polski gaz. Tak pomyślałem, ponieważ wiem, że Ludmiłę Chris Maxu jadą na polski gaz. No i raz nawet mi taka uciekła, samotna Ludmiła pojechała na polski gaz. Nie udało mi się jej wtedy złapać. No i jesteśmy teraz tutaj przy peronie. Ok, i idziemy dalej sobie w stronę Szczekowej Północy. Więc tak, mam nadzieję, że aparat wytrzyma, już się nagle nie wyłączy. Więc sytuacja jest taka, że ta Ludmiła Chris Maxu skłoniła mnie, żebym poszedł właśnie bardziej w stronę tutaj stacji Sosnowiec Jędzor i zobaczył, czy ta Ludmiła Chris Maxu nie jedzie właśnie czasem na polski gaz, to wtedy bym ją złapał, prawda? Co się działo? Otóż działo się to, że ta Ludmiła Chris Maxu w ogóle nie jechała na polski gaz, tylko ona sobie pojechała gdzieś tam w stronę Jawrzeszczakowej. Tak mi się wydaje przynajmniej, chyba że jakoś jej nie zauważyłem. I działo się takie coś, że złapałem na manewrach lokomotywę z Tabor Dębicy. Udało się ją złapać. Bardzo się cieszę z tego zdjęcia, bo dla mnie jest troszkę nietypowe, nie zrobiłem jeszcze takiego ujęcia na Tabor Dębicy. I dalej co się działo? Uciekł mi skład Talbotów CTL, Gagarin SE-34 i SM-32 stonka. Ale zrobiłem zdjęcie tej stonce, bo Gagarin prowadził, stonka popychała. Zrobiłem zdjęcie z tyłu. No i myślałem, że co? Może to jechać albo na elektrownię Jaworzno 2, albo na Bór Górny, tak sobie pomyślałem. Raczej elektrownię Jaworzno 2, prawda? No, dobra. Więc miałem tam tylko stonkę i pomyślałem, że dobra, już nie łapę tego Gagara, nie idę tam dalej, bo i tak nie dam rady tam dojść, bo tam krzaki, coś tam, nastawnie i tak dalej. Dobra. To pomyślałem, że po prostu idę sobie zobaczyć, czy to Ludmiła Chris Maxu czasem nie stoi na Sosnowcu Jędzorze. Nic tam nie było. Więc poszedłem od drugiej strony, obkrążyłem stację JCA po to, żeby sfotografować Tamarę DB, która sobie stoi aktualnie, chyba jeszcze teraz dalej stoi, właśnie na tyłach jakby stacji JCA. No i zrobiłem jej zdjęcie, również fajne, cieszę się z niego. No i najciekawsze jest to, że chwilkę przed zrobieniem tego zdjęcia ten skład Talbotów CTL-u pojechał na Szczekową Północ, więc nie mam pojęcia, gdzie oni jechali. Najprawdopodobniej oczywiście Sławków Cieśle, no bo wątpię, żeby to było do tej firmy Dipol, bo tam jeździły te lokomotywy SKPL, ale wiecie, ja nie mam pojęcia, ja tylko mówię to, co mi się wydaje. Więc postanowiłem, że idę teraz w stronę Szczekowej Północ, żeby złapać ich, jak będą wracać. Oczywiście, o ile doczekam, bo nie mam zielonego pojęcia, ile to czasu może trwać, ale no idę, zobaczymy, może się uda. Więc tak to wygląda. Dużo rzeczy się podziało, a ja nic wam nie mogłem pokazać, ale przynajmniej wam opowiedziałem i pokazałem teraz zdjęcia, więc zawsze coś. No i ja teraz, tak jak widzicie, idę sobie w stronę Szczekowej Północ. No i teraz tak, z tego co wiem, to jak składy jeżdżą na polski gaz, jakieś trąby. Z tego co wiem, jak składy jeżdżą na polski gaz, to no to trwa to troszkę czasu, zanim oni ruszą tam. Chyba nawet 2 godziny zajmuje im właśnie, żeby oni w ogóle ruszyli z tymi gazówkami na Szczekową Północ.
Więc nie wiem, jak to jest z takim składem, ile oni tam będą czasu siedzieć, nie mam pojęcia. Obawiam się, że też to może troszkę dużo trwać, ale no cóż, trudno. Ja po prostu idę spróbować, bo może akurat będzie tak, że nie wiem, za godzinę, dwie jeszcze będę na tym szloku i akurat będą wracać, więc poświęcam dzisiejsze zdjęcia, no bo jak wiadomo, jeśli idę na szlakową północ, no to szanse już na to, że ja zrobię jakieś zdjęcia przy kolei przemysłowej, są już małe, no bo żeby tutaj coś złapać, no to nie jest proste. Jakbym został w okolicach JCA, no to miałbym kolejne zdjęcie za chwilę z jakimiś innymi różnymi ciekawymi składami, no ale ja podejmuję decyzję, że jednak chcę zrobić zdjęcie, bo jest taka szansa na szlaku do Szczekowej Północ, lokomotyw CTL, które by na przykład samotnie wracały, bo uznaję to za bardziej wartościowe. Także no zobaczymy, idziemy sobie i tyle, więc na razie to by było raczej tyle. Ja sobie będę dalej tutaj szedł, pogoda jest ciężka, także no zobaczymy, jak to będzie mi szło. Pewnie nagram jakieś przejazdy towarowe na pick-upie, zaraz jak do niego dojdę. Dzień dobry. Jestem cały czas na szlaku JCA, Szlakowa Północ. Nic nie jechało. Skład CTL-u nie wracał. I czekamy. Coś jedzie? Chyba? To mi się wydaje. Słuchajcie, chyba wraca CTL. Powiecie, kiedy zacząłem nagrywać to wideo? Teraz. No chyba wracają. No nic, szykuję się do zdjęcia. Poważnie, w momencie, kiedy zacząłem nagrywać to wideo, zauważyłem, że chyba wraca CTL. No raczej nie chyba, tylko po prostu wraca CTL. Tam też coś słychać. Coś to się nie rusza. Ej, dziwne. Widzę jakby światło, ale się nie rusza. Nie wiem panowie, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem za bardzo, co tu się dzieje. No nic, idziemy w stronę światła. Ja widzę tam światło. Wy tego chyba nie zobaczycie, nie będę przybliżał, bo naprawdę ten aparat dzisiaj w tej pogodzie to jest jakiś żart. To kompletnie zawiesza, psuje się to. No nic. Nie wiem, no ja tam chyba widzę tam światło, no nie wiem, może coś stoi nie na szlaku na Szczakowie Północ, tylko na tym do Jaworzno-Szczakowej, ten towarowy. No nic, przerywam to nagranie, bo nie wiem, no kompletne jaja. Zaraz idę do tego światła i wam zaraz powiem, co mnie oszukało. Rozwiązało się, panowie, to nie był CTL, na szlaku ze Szczakowej Północ, ale bardzo to było zwodnicze, bo po prostu Ludmiła chyba Chris Maxu wyjeżdża, ale z tego, ze Szczakowej towarowej PKP, a nie ze Szczakowej Północ. I przed chwilą sarenki przechodziły, takie malutkie, malutkie sarenki, to było piękne. Myślałem, że to może są malutkie dziczki, więc troszeczkę się nawet poruszyłem, ale myślę, że mnie zaraz zabiją czy coś, ale nie. Dobra, zaraz wam pokażę tą Ludmiłę. Swoją drogą to ta Ludmiła, ta lokomotywa jest odpowiedzialna za to, że ja teraz tutaj jestem w tym momencie, ponieważ to ta Ludmiła mnie oszukała i przez tą Ludmiłę ja myślałem, że ona pojedzie na polski gaz, a ona jechała tutaj na Jaworzno-Szczakową. No, a ja ze względu na nią zacząłem iść w tym kierunku jakby i przez to złapałem później ten skład CTL-u i wszystko to się wydarzyło teraz właśnie ze względu na to, że ja zauważyłem tą Ludmiłę, jak jechała. No, więc no nic, idziemy dalej. Mam nadzieję, że więcej takich fałszywych alarmów nie będzie, że niby ja mówię, że widzę CTL, który wraca, i za chwilę okazuje się, że to zupełnie coś innego, no bo przez to, z tego materiału robi się straszna amatorka, a miało być profesjonalnie, no więc
idziemy dalej i zobaczymy. Tam jest cały czas czerwień przy wjeździe do Szykowej Północ, więc te lokomotywy CTL-u bardzo długo są na tym polskim gazie. Przypuszczałem, że tak będzie, wspominałem o tym, no ale cóż, tyle ile dałem rady wystać, to dałem radę, doszedłem do tej Szczakowej Północ, ze Szczakowej Północ przyszedłem tutaj i teraz idę na stację na Maczkach. To jest koniec kolei przemysłowej na dzisiaj, może coś jeszcze nagram na Maczkach jakiegoś towara. Tutaj jeszcze sobie chwilkę obędziemy na stacji na Maczkach. I poczekamy sobie na jakiegoś towara. Na jakiegoś towara sobie poczekamy i zobaczymy, co pojedzie. Dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powiem Wam szczerze jeszcze, że nie opłaca się kompletnie chodzić za składem na szlak Szczakowa Północ Polski Gaz, bo kurczę, co tam idę, żeby złapać powrotny, to po prostu to się nie udaje. Oni tam tak długo siedzą, że po prostu no, nie da się wyczekać tego. Już drugi raz mam taką sytuację, więc generalnie jak łapiesz coś na szlaku, co jedzie na polski gaz, to jakbyś chciał na to poczekać, już będzie wracać, to niestety to nie działa już, bo po prostu oni tam tak długo siedzą, że głowa boli. Wiesz, może czasami wracają szybko, nie wiem. Ja po prostu robię to na podstawie doświadczenia z przeszłości, kiedy w 2014 roku, gdy łapałem pierwszy raz skład na polski gaz i wtedy w ogóle sytuacja wyglądała inaczej, bo jeździli znacznie rzadziej i jeździło DB Schenker z paroma cysternami gazowymi, czasami z jedną, dwiema, takie jeździły tam składy wtedy, to oni wtedy szybciej się uwijali i cała ta operacja wydaje mi się, że trwała szybciej. No ale teraz wygląda to troszeczkę inaczej. No nic, ode mnie to tyle i do zobaczenia.